Kontynuując nasze rozważania w cyklu LGBT+, chciałbym dzisiaj skupić się na problemie, który w przestrzeni publicznej jest żywo dyskutowany od zawsze, można powiedzieć, ale może w ostatnich latach szczególnie mocno wybrzmiewa ze sprawą bardzo radykalnych, homofobicznych wypowiedzi niektórych przedstawicieli tej instytucji. Taką karierę zrobiło wyrażenie biskupa Krakowa Marka Jędraszewskiego, który w czasie homilii w roku 2019 mówił o tęczowej zarazie, pokazując, że w miejsce dawnych zagrożeń, a więc czerwonej zarazy czy komunizmu, pojawiła się właśnie jego zdaniem równie niebezpieczna zaraza tęczowa. Dodając to do tego oczywiście również gender, o czym już mówiliśmy. Równie gorliwym w śledzeniu, demaskowaniu i stygmatyzowaniu problemu wspólnot LGBT jest teolog bardzo głośny, płodny, aktywny w mediach społecznościowych, również z Krakowa, Dariusz Oko, który wręcz całą książkę poświęcił tej problematyce, pisząc o lawendowej mafii w kościele. Także to są oczywiście takie głosy może odosobnione, niemniej jednak, jak mi się wydaje, dość dobrze oddają dość powszechną atmosferę wśród kleru katolickiego w Polsce, że homofobia jest wręcz uważana za wyznacznik bycia ortodoksyjnym księdzem. Z drugiej strony, o tym również już mówiliśmy, papież Franciszek mnoży gesty otwarcia wobec osób LGBT. Jego słynne powiedzenie, które można traktować jako rodzaj kontrapunktu do przywołanej wypowiedzi Jędraszewskiego: kimże ja jestem, żeby osądzać? Jeżeli jesteś gejem, to Bóg na pewno cię kocha. Jednak dla przedstawicieli wspólnot LGBT te miłe gesty i słowa papieża to jest za mało. Uważają, że nadszedł już czas, żeby właśnie papież, jako odpowiedzialny za doktrynę kościelną, poddał ją rewizji, i to rewizji dość radykalnej. Chodzi tutaj o właściwe, zgodne z obecnym stanem wiedzy na temat homoseksualizmu, zrewidowanie właśnie podejścia Kościoła, które się ciągle opiera na Biblii. Katechizm Kościoła katolickiego to jest takie doktrynalne rozwinięcie pewnych tez zawartych w Biblii, które oczywiście są dostosowane do czasów współczesnych. Jest tam rozróżnienie na grzech, na potrzebę miłosierdzia wobec grzesznika. Niemniej jednak postawa Kościoła pozostaje zasadniczo negatywna wobec homoseksualizmu. Jest to o tyle zaskakujące, że coraz więcej publikacji, tutaj myślę przede wszystkim o bardzo głośnej książce sprzed kilku lat francuskiego socjologa Frederica Martela, zatytułowanej Sodoma, który właśnie w oparciu o setki rozmów z księżmi, biskupami, kardynałami, nakreślił obraz zaskakujący dla instytucji, która jest postrzegana i zasadnie jako instytucja homofobiczna. Otóż z ustaleń Martela wynika, że im wyżej w hierarchii kościelnej, tym procent
ludzi, którzy są homoseksualistami, nie tylko teoretycznie, ale po prostu są czynnymi homoseksualistami, jest coraz wyższy. On w pewnym momencie posuwa się nawet do takich danych, że w Rzymie te cyfry sięgają 70, a nawet 80%. Więc jak to pogodzić jedno z drugim? No, Martel, który sam jest homoseksualistą i który wychował się w rodzinie katolickiej, właściwie całe życie poświęcił na demaskowanie właśnie tej hipokryzji Kościoła, że z jednej strony głosi niechęć, potępia homoseksualizm, a z drugiej strony przedstawiciele tej instytucji, to na kluczowych, wysokich stanowiskach, jednocześnie ten homoseksualizm praktykują. Wydaje mi się, że odzew czytelniczy, ta książka również w Polsce spotkała się z szerokim odzewem, świadczy o tym, że my jako społeczeństwa dojrzeliśmy do tego, żeby właśnie domagać się od takiej instytucji jak Kościół katolicki pewnej transparentności, przejrzystości. Że jeżeli głosicie pewne poglądy, to powinniście przynajmniej dla przyzwoitości zgodnie z tymi poglądami sami postępować. A jeżeli postępujecie inaczej, to może trzeba zrewidować te podstawowe księgi. I tutaj posłużę się takim zdroworozsądkowym rozumowaniem, że przecież księgi biblijne, zwłaszcza Stary Testament, który jest częścią dziedzictwa Kościoła katolickiego, powstał w zamierzchłych czasach w środowisku beduinów pustynnym, które kierowały się te społeczeństwa swoistym tutaj kodem nakazów, zakazów moralnych, które były znakomicie wpisane właśnie w te grupy beduinów. To samo zresztą dotyczy Koranu. Natomiast żyjąc w XXI wieku, zupełnie w innych kontekstach, zupełnie nową, inną świadomością psychologiczną na temat preferencji seksualnych, zróżnicowań tych preferencji, powinniśmy te księgi traktować jako szacowne zabytki historyczne, ale jednak nie jako normatywne czy wyznaczające nasz sposób postępowania. Jeszcze na koniec taki przywołam rodzaj może przypadku czy case study szkockiego kardynała Keita Patryka O'Briana, który jest traktowany trochę jako taki właśnie wzorcowy przypadek tej hipokryzji Kościoła katolickiego. To było głośne w lutym, w marcu 2013 roku, kiedy właśnie kardynał O'Brien został oskarżony przez księży, czterech księży o molestowanie seksualne, które się wydarzyło ileś tam lat wcześniej. A pretekstem do tego oskarżenia były właśnie homofobiczne wypowiedzi kardynała O'Briana. I dlaczego o tym mówię? Bo to właśnie pokazuje, że w takiej sytuacji, kiedy Kościół jest konfrontowany z faktami, potrafi działać zdecydowanie i szybko, bo to się tak zdarzyło, że kardynał O'Brien nie mógł brać udziału w konklawie właśnie ze względu na ten skandal, który wybuchł. To było konklawę po abdykacji papieża Benedykta, które wybrało papieża Franciszka. Jeden z oskarżających pod własnym nazwiskiem opublikował również książkę kilka lat później, w 2021 roku, którą zatytułował Grzech kardynała, Cardinal Sin. Brian Devlin, brytyjski autor, właśnie były ksiądz, jeden z tych molestowanych przez kardynała O'Briana. Więc wydaje mi się, że w tym kontekście rozważań na temat miejsca wspólnot LGBT w naszym społeczeństwie
Warto sobie zdać sprawę z tego, że Kościół katolicki powoli, ale jednak stopniowo zmienia nie tylko swoje słowa, takie okazjonalne, jak to się dzieje w przypadku papieża Franciszka, ale coraz poważniejsze są głosy teologów zachęcających do zmiany doktryny. Mam nadzieję, że niebawem to się stanie.